Hej, hej! To ja, Hania Wróblewska. Dzisiaj pokażę Wam, jak gram w grę, w której mam własną stajnię i konie. Słuchajcie, mam już trzy własne konie, a dziś chciałabym nabyć czwartego. No wiecie, muszę najpierw zdobyć punkty, a potem odblokowuje mi się poziom z czwartym koniem. Także zobaczcie, mam już stadninę, przepiękna, prawda? Z padokiem i dużą ilością przeszkód. Tutaj mam też coś do paszy i różne inne rzeczy, poidełka, są te przeszkody, wszystko możecie tutaj zobaczyć. Bardzo duży teren, tutaj jest płot. Taki właśnie duży teren mam dla moich koni, a to pewnie jestem ja. Zobaczmy, co będzie w środku, w stajni. Zobaczcie, to są moje konie. To jest pierwszy Jumper, Ebony i Sparky. To są te konie, które aktualnie mam, a chciałabym zdobyć jeszcze Lucy, która jest czwartym koniem, którego dzisiaj, mam nadzieję, uda mi się zdobyć. Muszę najpierw tylko zdobyć odpowiednią ilość punktów, żeby dojść do poziomu 15. Na razie jestem na poziomie 12. Także mam nadzieję, że mi się uda. No dobrze, tylko jak ja mam zdobyć teraz te punkty? Może skądś tutaj muszę zdobyć jedzenie? Ale nie ma go nigdzie. Może mam zbudować trochę więcej przeszkód? Może tutaj może mogę coś zrobić? Dobra, zobaczmy. Wezmę taczki. Nie wiem, czy to coś sprawi. No nie wiem. No to zobaczę, co z moją resztą koni. Może je przygotuję do jazdy. Okej, no to najpierw chodźmy do jumpera. Dobra, no to mogę się nim troszeczkę zająć i mogę go wyszczotkować. O, dokładnie tak. Super, gotowy. No i jeszcze grzywa Jogo. Proszę bardzo, super piękny konik. No i grzywa. Idealnie, mój malutki. Okej, no to teraz można go dać mu jedzenie. I jeszcze trochę więcej. Okej, zobaczcie, pasek progresu do góry się zwiększa. Znaczy się, że jest okej. Okej, założymy mu o głowie. I siodło. To pewnie też to niebieskie będzie pasowało do uzdy. No dobra. A, jeszcze tutaj napęciny, takie ocieplacze jakby. O, niebieskie, idealnie. Teraz pasuje idealnie. Coś jeszcze różowe bym chciała, ale niestety są na razie zablokowane. To na wyższych poziomach dopiero się odblokuje. Widzicie takie kłódki, to znaczy, że to jeszcze nie jest dostępne dla mnie rzecz na tym poziomie. Jest. Jeszcze więcej by chciał być wyszczotkowany? Aha, okej. Jest, doszłam do 13 poziomu. No dobra. A, znowu chcę jeść? No to może marchewka. Pyszna marcheweczka. No dobra, może zajmijmy się trochę teraz drugim koniem, Ebony. No dobrze, co byś chciał? Też dostanie trochę trawy. Sianka właściwie, jabłuszko. Chyba chciałby być wyszczotkowany. Ale może najpierw ściągnę siodło i uzdę, czy też o głowie. No i teraz troszeczkę go wyszczotkujemy. Pięknie. Super zadowolony jest mój koń. To mnie cieszy. Piękna grzywa. No i jeszcze. Jeszcze marcheweczka. No i trochę słomy. Sianka właściwie chyba. Nie wiem. No i teraz jakieś... Jeszcze jest głodny. No dobra, no to proszę. Okej. Jeszcze więcej? Kurczę, ale ma dzisiaj spust. Musi zostać coś jeszcze dla innych. No dobra, jeszcze jedna marchewa. Zostanie jeszcze dla jednego. Jest! Doszłam do 14 poziomu. Jeszcze tylko jeden. Czyli odblokowały mi się te...
ta jedna przeszkoda i... chyba, że dostałam jedną więcej przeszkodę i dwie... dwie miski, dwa pojniki. Ale jeszcze 15 poziom przede mną. No dobra. No dobrze, to teraz trochę pozajmuję się Sparkim. Też chciałby troszeczkę pewnie zjeść, to dostanie marchewę i jabłuszko i troszeczkę słomy. Słomy? Siana? Siana pewnie. Tamto to pewnie była świeża trawka. A, myśli sobie o podkowie, ale co? No dobrze, to co teraz? Ściągnę mu to. Tak, bo chciałabym go wyczyścić. Trzeba ściągnąć mu siodło, ściągnąć derkę. Uzda ściągnięta. No dobrze, troszkę jeszcze dostanie jeść. Proszę, świeża trawka. No i jeszcze marcheweczka. Zbliżam się już do 15 poziomu. Super. Okej. Okej, cały czas pokazuje mi się ta podkowa. Zobaczymy. Najpierw go ubiorę. A, okej, dobra. Udało się ściągnąć. Teraz mogę go wyszczotkować. Dobra. Pięknie wyczyszczony koń. No i jeszcze trochę ogon. Pięknie. No i grzywa. Czy nie? No to może jeszcze troszkę jedzonka. Dalej, dalej. Już liczę na to, żeby ten 15 poziom się pojawił. No dobra. To będzie na tyle. Zaraz będę mogła dostać tą Lucy, mam nadzieję. Dobra, zobaczymy, co tam na zewnątrz. Gdzie mogę postawić nowe przeszkody? Mogę gdzieś, może gdzieś tu? I inną tutaj na przykład. Mam jeszcze trochę więcej innych rzeczy. No to jeszcze może tutaj jakiś mały stawek. I tutaj. To nieważne, że już mamy ich kilka. Okej. To takie jakby oczka wodne. A! Ojej. Coś mi się tu pojawiło pod tym silosem. Pod tym pojemnikiem na jedzenie. Na razie więcej położę pojników. Żeby konie biegając sobie w kółko przez przeszkody zawsze mogły przystanąć i się napić wody. Tutaj mam snopy siana. No dobrze, no to chyba... Okej, no to wszystko, co miałam, to poustawiałam. I teraz... No dobrze. Co jeszcze mogę porobić? O! Coś tutaj jest z tym... A, dobra, mogę pojeździć na tym koniu. I hop. I hop. Hop. Uwaga, woda. W górę. Ekstra. Dobra, udało się. Wow, świetnie idzie. Chyba nie ominęła żadnej... A, dobrze, pasek progresu znowu się podniósł. Okej. No to wróćmy do mojej stajni. Jeszcze troszeczkę się nimi zajmę, tak żeby w końcu otrzymać Lucy, żeby dojść do tego 15 poziomu. O, Lucy. No dobrze. No to może jeszcze troszeczkę z jumperem sobie tutaj posiedzę. Ale mu wypadają włosy, gdy czeszę. Okej, wyszczotkowane. Jeszcze więcej. Czy jestem już na 15 poziomie? Nie, nadal nie. O nie.
już jestem przecież na 15 poziomie. Czy muszę jeszcze przejść cały ten 15? Nie rozumiem. Zobaczmy, co mogę porobić na terenie stadniny. A może tutaj muszę dojść do 15 poziomu? O nie! To jeszcze strasznie długo. Może postawię jeszcze trochę więcej tych przeszkód. Może coś tutaj uprzątnę? A może więcej drzewek? Jeszcze mam ich tutaj dwa pozostałe. Te numerki oczywiście przy tych ikonkach wskazują na to, ile jeszcze danej rzeczy mam. Teraz już drzewek nie mam żadnych. Co tu jeszcze ciekawego mogę porobić? Mogę zmienić w sumie dróżki. Mogę je usunąć, a potem poustawiać je w jakiś inny sposób. Chyba musiałabym to wszystko tutaj przemienić. Matko, dlaczego się nie uda? Och. Oj. Okej. A może wrzucę drzewko? Przesunę je. O. O matko. Nie jest to takie proste, słuchajcie, ale okej, dobra, udało się. No dobra. Bardzo wiele rzeczy można tutaj zmieniać. To jest fajne. Okej, jedziemy dalej. Uhu. No to jedziemy dalej. Ciekawe, co chodzi z tymi serduszkami, które się tutaj dodają. Znaczy nic się nie dodaje, coś tutaj miga. No ale... Może chodzi o to, że jeżdżąc w kółko po tym padoku, może je to jakoś wzmacnia? Nie jestem pewna. Ale wygląda to pięknie. Chciałabym mieć w prawdziwym życiu też taką stajnię i móc ciągle jeździć na koniu. Okej. No to co? Jeszcze jedna runda. Tylko teraz na tym koniu. Juhu! Jest. Ciekawe, czy zaraz przejdę do 11 poziomu? I ciekawe, czy to chodzi o 15 poziom tutaj, żeby móc odblokować Lucy. Jest. Ekstra. Okej. Okay. No dobra, dopiero jestem na poziomie 11, ja muszę dojść do 15 z tym. To na pewno o to chodzi. Szkoda. Już myślałam, że dzisiaj odblokuję Lucy. No ale dobra, muszę po prostu poświęcić tej grze trochę więcej czasu i wtedy będę mogła zdobyć 4. konia. Ale no co, powiedzcie, napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się ta gra, chcielibyście oglądać mnie grającą w nią więcej razy. Na pewno będę mogła nagrać dla Was jeszcze więcej filmików w tym stylu. Moim zdaniem jest to chyba moja ulubiona gra. No cóż, piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba, lajkujcie mój filmik i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Hej!